No i wymieniamy części serwisowe. Robimy tak zwany serwisik. A on polega w tym modelu na tym, że zaglądamy pod kopułki. Patrzymy na paluchy, jak to tam wygląda, czy tam czysto, ładnie. No, tu trzeba było troszkę poczyścić, ale jest dobrze. Ja wiem, że można było nowe założyć i po temacie, ale decyzją właściciela pojazdu nie wszystko dzisiaj możemy wymienić. Na pewno wymieniamy świece, oleje, filtry, płyny, tak żeby to miało ręce i nogi. Później auto pojedzie na drogę, troszkę pojeździ. Później jeszcze do lakiernika, bo gdzieniegdzie jakieś małe poprawki lakiernicze są do zrobienia. Auto ma ponad 400 tysięcy kilometrów, także najeździło się już. No i wymieniamy świece. Nie ma tu jakiegoś mega ciasnego dostępu. Wiadomo, że jest tu też webasto. Tu mamy plakietkę, że jest. I przez to mamy tu troszkę więcej zaworów wodnych. Ale jest to wszystko do ogarnięcia. Troszkę ciasno z tyłu, ale ten model akurat nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem, żadnym challenge'em, bo V12 w BMC serii 8 już wymieniałem dosyć dużo części, nawet uszczelniacze zaworowe, które robiłem bez wyciągania wałków. Można to bez problemu zrobić, tylko od razu mówię, trzeba mieć na to cały dzień. Jak nie chcemy ruszać wałków i robić to metodą, no nie chałupniczą, metodą taką, że wciskamy zawór, wyciągamy dźwigienkę, bo tam jest tak, że wałek idzie środkiem. Z jednej strony jest zawór, z jednej strony się dźwigienka trzyma. Tak, z jednej strony się dźwigienka trzyma, tam jest taki hydrauliczny niby popychacz. Dźwigienka i zawór. Można wcisnąć zawór, dźwigienkę delikatnie wysunąć i pod wałkiem kombinować i wymieniać te uszczelniacze. Robiłem to. Nie jest to jakaś super nadzwyczajna praca. Jest o tyle fajnie, że nie musimy wałku wyciągać i da się to zrobić. Trzeba się troszkę nakręcić wałem. Ale jak to mówią, życie. Życie, szkoda, że wtedy tego nie nagrywałem. To było ponad 3 lata temu, także jeszcze nikt nie wiedział. Nie spodziewałem się, że będę jakieś tam vlogi z tego robił. No i co? No to lecimy dalej. Miska zrzucona. Czekam tylko na uszczelkę, jak mi dojedzie. Teraz świece ogarnę. Po świecach jakiś tam płyn hamulcowy. Przeglądy resztę. Troszkę powalczę z rdzą na podłodze. I zakładamy świeczki, założymy paski, sprawdzimy jak rolki wyglądają. No, jeszcze jest tu troszkę jest tu zabawy. Tu też wywalimy to wisko, wywalimy plastik, zrobimy sobie troszkę miejsca. Zobaczymy. I obudzimy potwora do życia. No i co my tu mamy? Tu mamy michę, tu trochę mazutu jest. Tu jakiś król silikonu był, czyli chyba uszczelnianie było. I co jeszcze? No i filterek. Filterek mamy chyba dawno niezmieniany, bo ten wkład, co jest w środku, aż się odcisnął na nim. Musiałem go wykręcić, a później go rozciąć i wyciągnąć wkład. Bo oczywiście obudowa filtra jest na błotniku w tym przypadku. No i zobaczymy. Zobaczymy. Umyjemy, poskładamy i ciśnienie oleju powróci. Nie, ciśnienie było. Także zobaczymy, co to z tego będzie. No i ratujemy następnego klasyka. BMW 750 V12 na pokładzie. Ale poza tym, że tylko jest na pokładzie, to jest. Jakieś tam paski, osprzęty. Takie tam popierdółki. Taki mały serwis, bo gdzieś się tutaj coś podcieka. Filtry, płyny i tym podobne. Prąd, woda, gaz i inne media. No i troszkę tu widzimy mazutu, ale nie ma tragedii. Smoczysko czyste. Także jeszcze ciągle będzie. Plastików nie stwierdzono na razie, do tej pory żadnych. Przynajmniej nie widzę. O, łańcuszki są na swoim.
Także zobaczymy, co to będzie. Będziemy ratować klasyka. No i mamy tutaj ściągniętą Michę. Żeby nie było fali hejtu, to jest zwykły taki nalot. Teraz zwykły taki nalot. Nic nadzwyczajnego. Tak jak drzemik. Nie żaden jakiś twardy osad. Nic tu nie zrywam, nic tu młotkiem nie kuję. Taki tylko mały mazucik. Taki mały mazucik. Tu się silikon ciągnie. Także tu nie ma tragedii. A odnośnie silnika. Co tu mamy w silniku? No powoli to drapiemy, czyścimy. Ale też nie jest jakiś taki nalot plastikopodobny. Nie, czyściutko, czyściutko w miarę. To jest duży koń, mało jeżdżony. Także nie ma co się dziwić. Sitko czyste. Żadnych tu glutów nie ma w tej pompie. Nie wiem, jaka będzie decyzja. Może zaglądniemy do pompy oleju. Zobaczymy, może nie. To już nie ode mnie zależy. To przyjedzie właściciel pojazdu, będzie się decydował, czy ściągamy pompę, czy nie. Niestety taki charakter pracy, że nie można samemu tu decyzji podejmować. Ale to nic. To nic. Takie życie. Lecimy dalej. Przyjdzie nowa uszczelka, filtry, oleje, płyny i autko będzie do jazdy. Później jakieś tam modyfikacje, bo szczeliły sprężyny jeszcze. Założymy może coś fajniejszego. Zobaczymy. Na razie bez stresu, powolutku. No. I tu mamy śrubę do spustu. Tu mamy w głąb śrubę do przelewu. Skrzynia ma osiągnąć 30 stopni. Plus minus. Ale byleby to było 30 parę, 32, 35. Osiągnie, w instrukcji jest dokładnie. Podpinamy sobie kompa, zobaczymy, jaka temperatura. Jak mamy takie dane, a jak nie, no to rączką. Już jest delikatnie ciepło. Bardzo, bardzo, bardzo. Jest cieplejsze jak otoczenie. Wykręcę zaraz tą śrubę, złapię sobie ten olej. Ten olej jest oczywiście do wyrzucenia. Nie będziemy go wlewać ponownie. Zrobi się stan. Sekwencja wszystkich biegów, co możemy, to przerzucimy. Stan pasuje, zakręcamy, będzie dobrze. Oczywiście na pracującym silniku. No, te mamy wykręcone, te też mamy wykręcone, a te montujemy na taką pastę do świec. Wcześniej te świece były prawdopodobnie montowane na smar miedziany i to mogła być jedna z przyczyn, czemu smar miedziany weszedł w kontakt z aluminium, stworzył reakcję i naprawdę te niektóre świece, one szły jakby były wkręcane na klej. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Tu widać na tej świecy, aż się porobiło coś takiego jak z kleju. Tu praktycznie gwint jest. Gwinty są gdzieniegdzie powypełniane. Po prostu tragedia. Tragedia to wykręcić było. Teraz jak zrobimy na tą pastę do świec, podejrzewam, że ta pasta jest na bazie jakiejś ceramiki. I naprawdę po tej paście, jak i świece zapłonowe, jak i świece żarowe wychodzą bez oporu, jeżeli zostały dokręcane poprawnie. I żeby była jasność, nie mam własnego warsztatu w Niemczech, tylko pracuję u kogoś na warsztacie. I druga sprawa wygląda tak, to co dostaję, to zakładam i nie można tu polemizować, bo to nic i tak nie da. To, że mam swoją ideę, jakieś
wartości, którymi się w życiu kieruję, to nie znaczy, że mogę walczyć tu z właścicielem warsztatu. To jest jego samochód i jeden z wielu zresztą. I co dostaję, to montuję. I nie można tu jakieś negocjacje prowadzić, że ja bym to zrobił tak, to może to zrobi, może przystanie na moje jakieś tam nie warunki, tylko wytyczne. No ale w większości przypadków jest tak, że zakłada dobre rzeczy i nie mówię, nie mam tu żadnych obiekcji. Tak jak w tym przypadku, poszły świece, założone są do auta, poszły jakieś wężyki, nie wężyki, wszystko co było zmurszałe. Te BMW-ki z tych lat mają problemy oczywiście jak i z uszczelniaczami zaworowymi, bo to są już lata, tak samo mają z przewodami paliwowymi, które też trzeba wymieniać. Elastycznymi gumowymi oczywiście, które też trzeba byłoby wymienić. Tu wyglądają bardzo ładnie. Decyzja była na razie zostawiamy. Auto się musi ruszyć. Auto ma przejechane prawie 430 tysięcy kilometrów. Ta historia wyrywa z butów, bo prawdopodobnie na 99% ten olej w skrzyni biegu nie był nigdy wymieniany. A nie wierzę w to, że była wymiana oleju zrobiona bez wymiany filtra. No, jest tu Saigon na stole, ale to nic. Filterek jest naprawdę, no ten nalot to jest nic, to jest nic. Olej jest czyściuteńki. Tu na filtrze jest data. Zwłaszczymy to. Szkoda, że to przetarłem szmatą. Na filtrze pisze albo pisało jeszcze Krawczyk. I mamy tutaj 14 juni 1995 rok. Także naprawdę, naprawdę mówię, no to jest coś niespotykanego, żeby z tamtych lat naprawdę, naprawdę tyle skrzynia przejechała. Zobaczymy. No, to jest bagno, które było z miski zlane. Akurat miskę oleju myłem. Naprawdę, ten nalot, te magnesy, to tam był magnes w skrzyni. To wszystko było pikuś. Jeszcze sobie rozetnę ten filtr, żeby zweryfikować. I co tam jest w środku, w nim. Lejemy taki olej. ATF. High Performance Automatic. Także jest tu norma BMW. Mówię, co dostałem, to wlewam. Nie będę się tu wywodził i rozwodził. Teraz jest. Właściciel pojechał po benzynę, bo benzyny braki są. Brakło benzynki. Jest wlane niecałe 5 litrów. Jakieś 5,5 litra przewiduje instrukcja, że trzeba wlać. Wlejemy tyle, ile wejdzie. Od dołu w misce jest korek. Jeden jest do spustu, drugi jest do stanu. Wlejemy na zimnej skrzyni tyle, ile się da. Zrobimy sekwencję wszystkich biegów, czyli parking, drive, wsteczny, neutral. Co możemy, tym się pobawimy, żeby się wszystkie zawory w kasecie ruszyły i odpowietrzyło się to. Później dolewamy do momentu, aż się przeleje. Czekamy, aż skrzynia osiągnie około 30 stopni. Przywyleje się ze skrzyni tyle, ile ma być. Zakręcamy korek. Przemyjemy tą skrzynię, żeby ona nie była mokra. Nie zostawiamy po sobie syfu. I będzie dobrze, i będzie dobrze. Autko naprawdę w kilkunastoletniej praktyce, którą wykonuję, praktyce, zawodzie, naprawdę to jest chyba pierwsza skrzynia biegu, która tak ładnie wyglądała w środku po tylu latach. Ja wiem, że nowe teraz skrzynie biegu ZF-a potrafią zdychać już, nie wiem, 140 tysięcy widziałem ostatnio BMW, w której nie było już skrzyni biegu, 170 pod 200, to tak mało która objedzie.
Najczęściej po prostu te zaniedbania polegają na tym, że serwis BMW mówi: nie, absolutnie nie wymieniać oleju, olej jest dożywotnio. Ja mówię tak, warunki pracy takiej skrzyni biegu, te skrzyni biegu są dobre, ja nie powiem, że nie, one są dobre, wszystko pięknie, ładnie, to ma prawo działać i jeździć, tylko skrzynię biegu automatyczną niszczy temperatura i oczywiście styl jazdy, bo starty spod świateł też niszczą skrzynię biegu, ale nie tyle, co potrafi wyrządzić szkody temperatura. Amerykańskie skrzynie biegu często gęsto, jak chcemy coś motać w silniku, a mamy automat na pokładzie, to pierwszym takim posunięciem zapobiegającym uszkodzeniu skrzyni biegu jest oczywiście zmiana oleju i filtrów, żeby to miało ręce i nogi, ale dołożenie zewnętrznej chłodnicy oleju do skrzyni biegu, wtedy tego oleju jest więcej i temperatura jest dużo mniejsza. Jest dużo mniejsza, jest bardzo dużo zestawów takich dedykowanych do skrzyni biegu, gdzie zakłada się zewnętrzną jeszcze jedną chłodnicę, bo najczęściej to jest tylko wymiennik ciepła, który jest zorganizowany w chłodnicy płynu. I do tego momentu, do takiej zewnętrznej chłodnicy, do tej chłodnicy, która tam ma, dokłada się zewnętrzną chłodnicę, którą się wyrzuca w ogóle nawet przed klimatyzację albo całkowicie gdzieś z boku, czasami nawet z dodatkowym wentylatorem, który po prostu się załączy. Dużo takich zestawów widziałem, nawet widziałem takie rozwiązania, że ludzie łączą to z wentylatorem płynu chłodzącego, żeby ten olej schłodzić, bo tak naprawdę zagrzany bardzo mocno olej w skrzyni biegu powoduje uszkadzanie tej skrzyni biegu stopniowo, to nie jest od razu. No, gotujący się olej w skrzyni nie jest niczym dobrym. Sam parę razy ugotowałem w swoich autach skrzynię biegu do tego momentu, że ten olej po prostu się spienił i troszkę go wyleciało ze skrzyni. Ale to mówimy o skrajnych przypadkach, gdzie prędkości są już bardzo duże i obciążenia też. Także naprawdę jestem zwolennikiem automatu na pokładzie, bo jest to wygoda, oczywiście, że tak. Nie mówimy oczywiście przy bardzo dużych, drastycznych przyrostach mocy, choć i takie skrzynie też wytrzymują. To nie jest powiedziane, że automat to nie, to jak jest 200 koni, to automat przerobi, jak będzie iść 400, to sobie nie poradzi, bo widzimy na przypadku, w przypadku Audi, czy Mercedesa, czy BMW, są mocne auta z automatami i się nic nie dzieje. Także mówię, no w tym odcinku troszkę serwisu, troszkę zabawy takiej i zobaczymy, co to dalej będzie. Zalejemy olej, dokończymy to i zabieramy tą V12 na spacer. To jest siódemka w wersji przedłużanej, ale jeszcze nie maksymalnie przedłużonej. Jest doposażona fajnie. Mówię, troszkę zmęczona, ale jeszcze jakąś wartość przedstawia.